Ostatnio obiecałem, to słowa należy dotrzymać. Krótko, jasno i przejrzyście zapraszam na porównanie Xiaomi Mi 10, Galaxy S20 Ultra, Huawei P40 Pro z gościnnym udziałem zeszłorocznego iPhone'a 11 Pro, akurat w wersji Max. Słowem wstępu, każdy z omawianych dzisiaj urządzeń ma poświęcony bardziej szczegółowy materiał na kanale. Zatem jeżeli chcesz pogłębić informacje dotyczące konkretnego modelu, w opisie pod filmem pozostawiam Wam 4 linki do 4 filmów. Będzie też obiecany comiesięczny konkurs, ale o nim na sam koniec. A, i dlaczego w zestawieniu zamiast Mi 10 Pro jest Mi 10? Bo po prostu Mi 10 Pro nie mam. To wszystko. Zacznijmy od wyglądu oraz komfortu użytkowania. Mi 10 to najbardziej odbiegająca konstrukcyjnie bryła urządzenia, a przynajmniej jeżeli mówimy o wyglądzie aparatów. Tam, gdzie konkurencja uderza w modne wyspy, Xiaomi dumnie kontynuuje wygląd zeszłorocznego Mi Note 10. Telefon jako jedyny w zestawieniu nie posiada żadnego certyfikatu wodoszczelności, jest też mało wygodnym klocem, któremu rozmiarowo ustępuje tylko S20 Ultra. I tuż obok niego jest to najbardziej niewygodne urządzenie w obsłudze jedną ręką. Zresztą jak każde z omawianych dzisiaj urządzeń. S20 Ultra co prawda posiada, jak pozostałe modele, certyfikat wodoszczelności IP68, jednak w przypadku roszczeń gwarancyjnych te najprawdopodobniej nie będą brane pod uwagę. P40 Pro to wizualne połączenie zeszłorocznego S10 Plus z frontu oraz konkurencyjnego S20 Ultra z tyłu. Telefon jak wszystkie inne w zestawieniu nie posiada złącza mini jack 3,5 mm, na wzór iPhone'a może pochwalić się w omawianej dzisiaj wersji fajnym matowym tyłem i jest jednocześnie najwygodniejszym telefonem do obsługi jedną ręką, choć też z problemami. Konstrukcyjnie zeszłorocznego iPhone'a nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Mat, 3 obiektywy, stalowa rama oraz archiwalny, powoli odchodzący już do lamusa spory notch. Ramki też do najmniejszych nie należą. Z wyjątkiem smartfona od amerykańskiego giganta, każdy z omawianych dzisiaj telefonów może pochwalić się niezłym skanerem odcisków palców zaszytym pod ekranem i tak każdemu w mojej opinii brakuje trochę do zeszłorocznego OnePlusa 7 Pro. Jednak gdybym miał brać pod uwagę tylko jeden egzemplarz, Xiaomi chyba działa najlepiej, akcentując swoją obecność niesamowicie przyjemnymi, integralnymi wibracjami podczas autoryzacji. Czy jest to sposób szybszy od Apple'owego Face ID? Moim zdaniem podobny, a to co wybierzesz będzie już zależne od Twoich osobistych preferencji, czy wygodniej jest Ci położyć palec na ekranie, czy spojrzeć na niego. Niemniej oceniać. Tak jak zdążyłem Wam już powiedzieć, każdy z omawianych dzisiaj modeli to kloc. Mi 10 to Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala, P40 to przyjemne niecałe 6,6, biorąc pod uwagę niewielkie ramki oraz konstrukcję, iPhone to 6,5, jednak z racji grubości ramek niech nie zmyli Was przekątna. Tak jak powiedziałem wcześniej, ciężko używać ten telefon jedną ręką. A jeżeli chodzi o S20 Ultra, to już gigantyczne 6,9 cala. My name is Klotz. Galaxy Klotz. iPhone jako najstarszy z zestawienia posiada tylko 60-hercowe odświeżanie, P40 oraz Mi 10 to 90 Hz, zaś Samsung to 120. I tak jak od pewnego czasu staram się Wam to tłumaczyć, różnica pomiędzy 60 a 90 jest ewidentnie odczuwalna, tak w przypadku 90 a 120 już niekoniecznie. Prawdę mówiąc nie czuję tej różnicy aż nadto. Z racji podobnych technologii implementacji ekranów w Huawei'u oraz iPhone'ie mamy OLED'a, w Xiaomi oraz Samsungu Super AMOLED'a, ciężko jednoznacznie określić, które z urządzeń jest zauważalnie lepsze. Jasność, kontrast, kolory to rzeczy bardzo subiektywne, które w większości urządzeń można dopasować pod siebie poprzez ustawienia w systemie, jednak brak Always On Display w iPhone'ie czasami trochę doskwiera, no i te 60 Hz to też już mało jak na taką cenę. Pewnie tegoroczny wrzesień to zmieni. A13 Bionic to nadal bardzo dobry procesor, dobrze zoptymalizowany z oprogramowaniem, a i zaledwie 4 GB RAM nie są aż tak mocno uciążliwe, jednak więcej w tym przypadku zasługi innego systemu, aniżeli faktycznych różnic pomiędzy Snapdragonem 865. No właśnie, Snapdragon 865, ten znajduje się tylko w jednym urządzeniu, Mi 10. I prawdę mówiąc, w moim odczuciu, CPU jest zauważalnie przyjemniejsze i lepsze w użytkowaniu niż europejski Exynos 990 czy Huawei'owy Kirin o tej samej nazwie. Nie zrozumcie mnie źle, obydwa procesory są ok, jednak to właśnie Snap wzbudził moje największe zainteresowanie. Nie tylko poprzez cyferki w benchmarkach, ale i podczas normalnego użytkowania w ciągu dnia. A sama optymalizacja wraz z procesorem oraz ekranami ma znaczące przełożenie na baterię. Tutaj ciężko wybrać definitywnie zwycięzcę. Oto głównie toczyły bój iPhone wraz z Xiaomi. Ewidentnie najgorzej mimo największego ogniwa radził sobie Samsung, oferując przy 120 Hz SOT na poziomie 4,5, maksymalnie 5 godzin. Potem jest Huawei z baterią o pojemności 4200, a potem jest już ciężko. iPhone jak i Xiaomi bez problemu wyciągały po 7 godzin na ekranie, z tym, że tutaj porównujemy gruszki do jabłek. A. Inny system. B. Inne zarządzanie energią. C. Optymalizacja. No i rzecz jasna D. W smartfonie od Apple mamy tylko 60
10-hercowe odświeżanie, a to właśnie zwiększenie częstotliwości odświeżania ma ogromny wpływ na drenowanie ogniwa. Każdy z telefonów wspiera szybkie oraz bezprzewodowe ładowanie. W przypadku Xiaomi jest to 2x po 30W, w Samsungu 45 oraz 15 plus 9W zwrotne, P40 to 40 oraz 2x po 27, a w iPhone 18. Z aparatami oraz możliwościami było już trochę łatwiej. W międzyczasie, kiedy będę o nich mówić, pozostawię też kilka zdjęć z poszczególnych modeli. W mojej opinii najlepszy główny aparat znajduje się w Xiaomi, jednak z racji omawianego modelu bez Pro, pozostałe obiektywy, mówiąc szczerze, sprawowały się średnio. Czego zresztą możemy oczekiwać od telefonu za 3,5 tysiąca złotych, gdzie dwa obiektywy mają rozdzielczość 2 megapiksele. Podobne odczucia mam przy zdjęciach z P40 Pro. Widać, iż potencjał w smartfonie jest. Zdjęcia nocne nie są już sztucznie podbijane, jak we wcześniejszych modelach, jednak ewidentnie smartfon potrzebuje dodatkowych poprawek w oprogramowaniu. Zdjęcia w iPhone, jak i Samsungu są powtarzalne, dobre, najlepiej odwzorujące rzeczywistość, jednak to Samsung w nocnych zdjęciach moim zdaniem radzi sobie po prostu lepiej. Warto też odnotować jako ciekawostkę, że tylko Mi 10 oraz S20 mają możliwość nagrywania filmów w maksymalnej rozdzielczości 8K. Na ten moment potraktowałbym to raczej jako dodatek niż rewolucję. Tak jak zdążyłem Wam wspomnieć na początku, żaden telefon nie posiada złącza mini jack 3,5 mm i mimo implementacji w Xiaomi aptX HD, który sprawdza się świetnie, tak jako całokształt, to mimo wszystko iPhone, a potem Samsung w moim odczuciu sprawowały się najlepiej. Cenowo w każdym przypadku nie jest dobrze, o dziwo nawet w przypadku Xiaomi. Podstawowy Mi 10 to wydatek 3,5 tysiąca złotych, P40 Pro to 4300 zł, iPhone to nadal plus minus 5600 zł, a Samsung to już 6 koła. Zatem mimo iż widać, że Xiaomi mocno odstaje cenowo od konkurentów, to trzeba zaznaczyć w tym momencie, że model Pro, którego po prostu nie mam, z poprawionym aparatem to wydatek już 4400 zł. Zatem krótko podsumowując, za każdym modelem jest jakieś za i przeciw. Xiaomi to moim zdaniem nuda i odtwórcza konstrukcja Mi Note 10, za to z wydajnym Snapdragonem 865, świetnym czytnikiem linii papilarnych, dobrym ekranem oraz czasem pracy na baterii. Huawei to dobra konstrukcja, prawie kompletny smartfon, choć z racji oficjalnego braku dostępu do usług Google kompletnie źle wyceniony. Tym bardziej mając na uwadze promocyjne ceny dużo tańszego P40 Lite oraz P40 Lite E. Moim zdaniem, aby dać szansę smartfonom, po prostu trzeba obniżyć cenę. Samsung to już horrendalne pieniądze, przeciętna bateria, zbyt duże gabaryty czy europejski Exynos. I mimo 120-hercowego ekranu, bardzo dobrego aparatu oraz rejestracji filmów dobrej jakości, to nie są argumenty, które zbiją tak wysoką cenę urządzenia. iPhone z racji swojego oprogramowania jest konkurencją sam w sobie, wygląd z frontu już trochę trąci myszką, ma mniejszą częstotliwość odświeżenia ekranu, co na tle konkurencji jest mocno odczuwalne. Poza tym to ponad półroczny telefon warty nadal 5,5 tysiąca złotych. Mimo wszechobecnego hejtu na aktualne ceny Xiaomi, gdybym teraz miał decydować się na zakup telefonu spółki wyższej i miał do wyboru omawiane dzisiaj modele, mimo wszystko wybrałbym Mi 10. Po pierwsze, nadal najtańszy, mimo iż rzecz jasna odczuwalnie droższy niż wcześniejsze modele. Po drugie, zauważalnie lepszy procesor względem konkurentów na systemie od Google'a. Po trzecie, świetny ekran oraz matryca główna w aparacie. Szkoda tylko, że jest klocem. Na koniec obiecany konkurs, w ramach którego do zgarnięcia będą zapowiadane słuchawki Galaxy Buds Plus, których fundatorem dla Was jestem ja. Co należy zrobić, szczegóły macie w opisie pod filmem. Na koniec zachęcam też do dania mi szansy poprzez pozostawienie łapy w górę oraz subskrypcji na kanale. Nowy kuriozalny powód zachęcający do zostawienia suba pozostawiam w przepiętym komentarzu na dole. Dziękuję serdecznie, że dotrwałeś do końca, mega doceniam i szanuję. Widzimy się za parę dni. Pozdrawiam, see ya.